Cześć, tu Spajda, HP Airsoft. Dzisiaj mamy dla Was pewną niespodziankę, bo dotarła do nas ciekawa replika, cała replika HP z Wolverine'a, czyli jest to MTW, czyli Modular Training Weapon od Wolverine Airsoft. Zrobimy taki mały unboxing, ponieważ dopiero co dostałem tą replikę. Jeszcze jej nie otwierałem, nie wiem co jest w środku, także zostańcie ze mną, zobaczymy krok po kroku o co chodzi z MTW. Jaka jest koncepcja? Wykonana w 100% na CNC przez Wolverine'a od samego początku na zasadzie konstrukcji Gas Blowback, z tym, że w całym moduł silnika HP jest praktycznie zaimplementowany w cały upper receiver, czyli coś jak ICS, z tym, że cała obwódka, czyli wewnętrzny wymiar, jest to wymiar samego silnika HP, w tym wypadku Inferno. Koncepcja jest fajna, o co chodzi, że to jest modularne, czyli modular, czyli albo bierzemy Inferno, albo bierzemy Reapera. No, na tym się kończą Wolverine'owi silniki HP. No, ja najchętniej włożyłbym tam Ravena, żeby zmniejszyć zużycie. Włożyłbym tego Aerostock, które także dla Was zamówiliśmy, żeby zobaczyć jak to w ogóle działa, jak to wszystko jest nieodpakowane, świeżutkie, także zostańcie ze mną, będziemy otwierali MTW, zobaczymy jak wygląda Aerostock oraz i w jakiej jakości jest wykonana lufa zewnętrzna. Na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, czyli na grudzień 2018, to są jedyne opcje, jakie mogą być do kupienia. Nie można dokupić dłuższego frontu, nie można dokupić CO2, nie, w rate'a chyba można dokupić, ale jeszcze nie jest to wszystko zaimplementowane, jeszcze to jest wszystko w planach, jeszcze Wolverine walczy o to, żeby było to całkowicie wymodowane. Nie można zamówić zmodowanego już Airstocka, czyli to się nazywa Raid Aero. Nie można go zabudowanego zamówić z repliką, trzeba to zrobić samemu. Ale mamy upgrade party, więc na spokojnie możemy to zrobić. Dobra, przystępujemy do otwierania. No, zaklejone jest niezawodny Letterman. Robimy unboxing. Pyk. Będziecie razem ze mną oglądać, co jest w środku. O, tutaj na boku nawet jest lista opcji. Jaki jest silnik? Czyli jest Inferno, czy jest Reaper? Jaka jest kolba, czyli standard, może być zamontowany Raid, Quake albo Raid Aero. Jaka jest lufa zewnętrzna, CQB, czyli 7 cali, Carbine, czyli 14,5 cali, SBR 10,5 cala albo DMR 14,5 cala. Tak jak mówię, chciałem zamówić, no i Rail, czyli Hand Grip 6, 10 i 13 cali. Generalnie chciałem zamówić set z DMR-em, z Reaperem i z Aero, ale tak jak mówię, w momencie składania zamówienia, czyli to było jakieś 3 tygodnie temu, tuż przed końcem listopada, nie było takiej opcji, żeby zrobić sobie tą modułową zabudowę. Dobra, otwieramy, patrzymy, co jest w środku. Co jest w środku? Jest przytroczona zipami replika, jest instrukcja, naszywka i tak naprawdę to wszystko. No ale spotkaliśmy się tu po to, żeby dywagować nad zestawem, ale na pierwszy rzut oka jest to bardzo fajnie wygląda, dobrze jest zabezpieczona.
No, wybacz. Ucinamy te tytki. Ucinamy te tytki i spoglądamy na replikę. Ja zawsze patrzę na luzy. Delikatne luzy, ale to myślę, że to jest do poprawienia. Standardowa kolba. No i generalnie dostajemy replikę bez, no taką praktycznie gotową do strzelania. Jest zabudowana ze złączką amerykańską. Oczywiście dla nas to nie stanowi absolutnie żadnego problemu, bo od razu wjeżdża złączka europejska. Dobra, co jeszcze jest w pudełku? Trochę silikatowego żelu, żeby się nie... Może tu jeszcze coś jest pod spodem? Nie ma nic pod spodem. Już mówimy, już jeszcze to jest tylko numer seryjny. Jest naklejka. Jaki numer seryjny? Mój jest 218 numer seryjny. Dobrze. Tyle co, jeżeli chodzi o pudełko. Czyli pudełko fajne, widać o co chodzi, widać co to jest. Nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. No dobrze, to teraz tak. Dobieramy się do instrukcji, co my tutaj mamy. Oczywiście zestaw o-ringów zamiennych do Inferno. No niestety produkty amerykańskie mają z tymi o-ringami coś nie tak, ponieważ trzeba te o-ringi wymieniać. Tych o-ringów jest dużo. Teraz policzymy ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć o-ringów. Pięć o-ringów do Inferno Gen 2. Naszywka MTW. Podoba mi się kształt. Bardzo mi się podobała naszywka Hydry, ten kształt, logo Hydry. I z tego loga Hydry, gdzieś tu chyba mam nawet na stoliku, zrobiłem dosyć ciekawy kształt. Wam pokażę. Dobrze. Wolverine. Taki kształt. Jeżeli chcecie, przy zamówieniu Hydry, może mogę Wam takiego potwarka smoka wykować. Tutaj na MTW jest podobny smoczek, ale on ma troszeczkę inne kształty. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Co tutaj mamy? Mamy informację od Wolverine'a. Congratulations, you are on the first of receive the MTW. No fajnie, fajnie. Napiszą, że wylali dużo potu, krwi i łez, żeby zrobić najlepszą replikę, czyli postarali się i dziękują za zakup. No i myślą, że spodziewają się, że sprosta to naszym oczekiwaniom. Dziękują i cały zespół Wolverine. Bardzo fajnie. Mam nadzieję też, że ta replika mnie nie zawiedzie, że będzie to produkt dla Was w przystępnej cenie. I no po prostu bierzecie z pudełka, podpinacie baterię, strzelacie. Szybka instrukcja, oczywiście po angielsku. Co potrzebujemy? Czyli MTW, bateryjkę, źródło powietrza, no i regulator, czyli reduktor oraz linię. No to czyli taka instrukcja krok po kroku dla takiego bardzo niedoświadczonego użytkownika. Co zrobić, żeby zacząć strzelać? Pierwszy krok, podłącz baterię. Podłączymy. No także drugi krok, ustaw ciśnienie. Trzeci krok, jest gotowy do strzelania. Bardzo fajnie, czyli krok po kroku, podziękowania, produkt super. No i zobaczymy. Dobra, pierwsze odczucia. Oprócz tych luzów, nie, to zostawmy te luzy, ale sprawdzam sztywność tego lufy zewnętrznej. Jest ok.
Na szczęście Wolverine, nie tak jak Chińczycy, nie przykleja swoich tłumików płomienia, bo w niektórych produktach, na przykład Valkenia R1, to żeby odkręcić, to jest masakra. To jest plastikowe, więc to jest łatwe do zutylizowania. Wyrzucamy, podpinamy co chcemy, na przykład tłumik. Gwint jest lewoskrętny, także super, większość podejdzie, także podpiąłbym od razu tłumik. Front, taki to jest Himot. Kolba, standardowa M-kowa kolba, tutaj nic specjalnego nie ma co rozwodzić. Prowadnica kolby pełna, czyli nie włożymy tam nic do środka. Co widzimy w środku? No, w środku widzimy pełną komora. Jest spasowana z silnikiem, takim specjalnym mocowaniem. Też jest ładnie wszystko zrobione na CNC, anodyzowane. Bardzo fajne, matowe wykończenie, no ale widzę, że od razu, że się troszeczkę to obróci. No dobra, bardzo bym chciał zobaczyć do środka, jak to wygląda, ale widzę tutaj, pierwsze co, reakcja na spust. Ciężko trochę selektor chodzi, ale bardzo fajnie spust zrobiony. To jest na duży plus. Ciężko selektor chodzi, to raczej mi się nie podoba. Wolę, żeby ten selektor chodził ładziutko. No dobra, zobaczymy co jest w środku. Otwieramy to pierwszy raz. Jest wężyk. Jedno co, ale na szczęście można wężyk cały wyciągnąć z repliką, czy z aperem. No i dobra. Oddzielamy upper od lowera, no i zaraz zobaczymy, co się w środku dzieje. Co tutaj jest? Co tutaj mamy? Ok, pierwsze co w aperze jest bolt catch i na bolt catchu widzę, że jest czujnik. Widzę, że jest czujnik też do magazynków typu ERG. Czy te takie, które mają na samym końcu magazynka. Tutaj mam akurat z GMG TR-16, ale mają taki, na samym końcu magazynka mają taki dziubek, żeby oznajmić, że kulki po prostu nie ma. Także jest to zaimplementowane w elektronice od razu. Wiem, z tego co wiem, chłopaki, czyli producent Ravena, czyli Spark Labs, na moją prośbę też taki system już implementuje od tamtego roku, że będziecie mieli zewnętrzny czujnik, który będzie wykrywał właśnie magazynek i powodował brak strzału albo jakiś dźwięk z tego strzału, ale no, nie mówimy teraz o Ravenie. W każdym razie, no, widać, że chłopaki zrobili to dosyć profesjonalnie. Buffer tube. Aha. Czyli bateryjkę wkładam do buffer tuba, ale nie od zewnątrz, tylko od środka. Czyli otwieramy replikę, wkładamy bateryjkę i zamykamy replikę. Ciekawe rozwiązanie, gorzej jak nam się ta bateryjka rozładuje, ale myślę, że nie ma problemu, bo to jest bardzo długi cały buffer tube, czyli cała prowadnica kolby do wykorzystania. Wszystko to jest bardzo sztywne, no nie spodziewałbym się czegoś innego. Grip, widzę, że hand grip jest w milspeku, czyli na spokojnie możemy tutaj spokojnie dać od broni palnej hand grip, rączkę.
No, z tym, że będziemy musieli przewiercić dziurę, żeby móc wprowadzić tam wąż. Także na razie zostaniemy przy tym, co jest. Czy podpinam baterykę? Czy mamy jakąś baterykę? Czy mamy jakąś baterykę? Gdzieś pewnie mamy, no ale zobaczymy zaraz. Będziemy to podpinać za chwilę. Będziemy sprawdzać, jak to działa. Generalnie tak. Spust jest, nie ma gearboxa, w ogóle wywalone jest. Płytka jest bezpośrednio przykręcona do body zewnętrznego. Spust jest na pinach, czyli tak jak podobnie jak w broni palnej. Selektor widać, że no, wygląda tak jak w broni palnej. Ma tutaj dwa czujniki, jeden jest czujnik safety, a drugi jest czujnik auto, czyli generalnie z elektroniką, elektronika jest bardzo podobna do tej elektroniki standardowej Wolverine'a, no z dołożonymi tymi funkcjami zatrzymywania kulki po ostatnim, że trzeba będzie zrobić, tak obstawiam, że trzeba będzie wcisnąć zwalniacz bolta, żeby zresetować możliwość strzelania dalszego z nowym magazynkiem. Także no, tyle co z lowerem. Sprężyna spustu jest mocna, skok jest taki dosyć krótki, na moje oko jest to około 4 mm. Mocna sprężyna, bardzo, bardzo fajnie to siedzi. Super. No, moim zdaniem jest to jak najbardziej fajna koncepcja. Bardzo ciężko chodzi ten selektor. Tyle, jeżeli chodzi o lower. No i co w trawie piszczy, czyli co za perem. Jeszcze jedna rzecz. Nad tą koncepcją też pracuję z Ravenem, żeby mieć te rozdzielne, czyli do ICS-ów. Czyli jak masz górę z dołem, rozdzielną masz zespół stykowy na sprężynkach, który rozdziela. Także pracuję też nad tą koncepcją. No ale tutaj widzę, że cały upper, popatrzcie sobie, cały upper jest poskręcany razem z silnikiem. Tutaj nie ma możliwości, żeby ten silnik nam się rozszczelnił, nie ma możliwości, żeby tu były jakiekolwiek luzy pomiędzy silnikiem a komorą hop-upu. Żeby to rozebrać, pewnie trzeba będzie rozkręcić cały ten adapter. No, generalnie replikę jest na sprzedaż, więc nie będę tego robił, ale widzę, że tutaj jest bardzo mocno przyczepiony, jest taki dosyć inny kształt, jeżeli chodzi o front silnika, komora, nie wiem, czy to jest standardowa komora, czy bo taka jest trochę plastikowa, czy to jest max model, wygląda na specjalnie zrobiony max model. W każdym razie jest kółko, można obracać, są skoki. Nie ma skoki, jest wszystko gładziutko, więc ta replika generalnie powinna strzelać idealnie. Idealne spasowanie w osi, tutaj nie ma co się przesuwać, nie ma różnicy między upperem, lowerem, podobnie jak w ICS-ie dwudzielnym, natomiast nie jest to, tutaj nie ma w ogóle, ja próbuję to rozdzielić, próbuję tutaj palcami, czyli większa siła niż panująca podczas strzelania, próbuję to rozdzielić, jednak no, nie udaje mi się to. Jaki minus? No, jest lekka szpara, tylko na regulację hop-upu, nie ma żadnej zakrywki, nie pomyślałem o tym, żeby to zakrywać. Ale z tego, co widzę, tutaj w ogóle nie ma absolutnie żadnej szpary, nie ma w ogóle opcji, żeby tutaj jakikolwiek brud wszedł pomiędzy komorę a silnik. No, jest to bardzo fajna koncepcja. Z tego, co tutaj widzę i macam,
Jest to bardzo fajna koncepcja. Sam upper jest logo Wolverine'a, jest logo MTW. Gdzieś tu powinien być jeszcze numer seryjny. Poszukamy go. No, bardzo prosta konstrukcja, jeżeli chodzi o obsługę, bardzo prosta. No, pytanie tylko, jak ma się to do obsługi takiej wewnętrznej. No, Inferno, nie są to złe silniki, są to bardzo, bardzo dobre silniki, poprawili te silniki. Strzelają bardzo poprawnie, jak na broń, jak na repliki szturmowe. Nie musicie mieć więcej. Nie musicie mieć nic więcej, jeżeli nie wymagacie jakiejś super precyzji, to nie musicie mieć nic, absolutnie nic więcej. Dobra, idę po bateryjki i zaraz będziemy sprawdzać, jak to się sprawdza. Najpierw podepnę ten wężyk, włożę tutaj ten kabelek. No już widzę, że przy nieumiejętnym składaniu tego wszystkiego można się tutaj zaplątać w te kable. Można się zaplątać, ale nie ma takiej opcji. No, luzy między upperem a lowerem absolutnie zupełnie nie przeszkadzają, wszystko jest sztywne. Luzy też tutaj na, nie wiem dlaczego, luzy na, może źle dokręcona, na froncie też nie przeszkadzają, bo lufa siedzi sztywno i wszystko jest sztywne. Czyli nawet jak tu będą luzy, będzie to wszystko latało, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia, nie wpływa to w ogóle na jakość strzelania. Dobra, weźmiemy złączki sobie Fostera. Tak. Na pierwsze wrażenie po otwarciu i unboxingu stwierdzam, że ta replika absolutnie nadaje się do strzelania prosto z pudełka. To zaraz postrzelam, potwierdzę to organoleptycznie, ale spodziewam się, że do Wolverine tak dobrał części i gumkę i komorę. Nie wiem co to za lufa jest, ale nie. O, widzę, że to jest jakaś stokowa lufa. Nie, nic precyzyjnego. Nie wiem, muszę przeczytać. Zobaczymy, jak to strzela. Jeżeli strzela to poprawnie, jak najbardziej łapię moją rekomendację, żeby można to kupować. Na szczęście, no, nie idąc z duchem czasu, nie ma tego podwójnego selektora ognia, ale podejrzewam, że jeżeli jest kształt taki jak w broni palnej selektor, to będzie można zrobić sobie podwójnego, będzie można tak samo zrobić sobie podwójny łapacz magazynka i robić sobie bajery z poltkaczem. Że będzie spokojnie można to sobie przerobić na podwójne, jeżeli ktoś jest leworęczny, że spokojnie po zakupie oczywiście palnych części będzie mógł to sobie zrobić. Postaram się, żebym miał w ofercie te selektory palne do MTW. Jeżeli będzie to jakiś inny standard, postaram się, żeby też można było te selektory po prostu wykonać technologicznie. Jak na pierwsze wrażenie, te luzy, ale absolutnie to nie przeszkadza, luzy można zniwelować i bierzesz do ręki, strzelasz, jak najbardziej leży fajnie, no jak każda M-ka jest ten mały hand grip, to spokojnie można strzelać. Także pierwsze wrażenie, jak najbardziej pozytywne, bierzemy baterykę i idziemy strzelać z naszego nowego MTW. No, ale doszło do nas jeszcze kilka innych części. Także zrobimy w tej chwili unboxing z Raid Aerostock. No i otwieramy i patrzymy, co tutaj jest. Całaś opakowana w bardzo solidny kartonowy walec. No i w środku jest zapakowane w folię,
żeby to się nie... Ale tu widzę, że folia jest już otwarta, uszkodzona. Nie wiem, może coś dokładali. Ale tak, co my tu mamy? Pozwolicie, że otworzę, żeby wam pokazać z tą folią. Generalnie tak. Jest cały system na zasadzie tylnego dystansera do kolby. Taka kolba malutka, taka mini. Ok. Górna pokrywa nie wykonana na druku 3D, tylko na ładny plastik z gumowanymi częściami. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Elastyczne. To pewnie będzie tylko nakładka na butle, żeby tutaj mieć, jest miejsce na ten. Wygląda bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Co mamy? Zestaw O-ringu do regulatora Storm Air. Jest. Zestaw O-ringów. Dostajecie w zapasie. Co mamy? Mamy tutaj klucz do regulacji. Oczywiście klucz do regulacji ciśnienia w reduktorze. Mamy. To jest złączka do Inferno. Złączka powietrzną do Inferno z krótkim wężykiem. Z krótkim wężykiem. Już chyba wiem nawet po co. No i dodatkowa złączka. Prawdopodobnie do zapasowa. Aha, wiem. Ta złączka jest pewnie do. Bo Inferno oraz Reaper się różnią, więc pewnie dali dwa zestawy. Różne. No i sprawdzamy, co to jest. To jest reduktor, proszę Państwa, Storm. Tu do Storma jest. Aha. Czyli jak będziemy chcieli mieć. Zobaczymy. Tak, to są te same złączki. Czyli podpinamy tutaj butlę i od razu leci nam ciśnienie na złączkę. Jak to się ma do naszego MTW? No to tutaj chyba zbyt wielkiej filozofii nie ma. Bierzemy po prostu bifer, który jest mocno przykręcony. No ale mamy klucze, zaraz sobie to zrobimy. Ale chciałbym wam pokazać koncepcję. Koncepcja jest taka, że wymieniamy cały bifer tub, całą tą prowadnicę, odkręcamy ring i zamiast tylnego backplate'a, czyli tej zaślepki, wsadzamy nasz tak chyba lepiej. Naszą kolbę, która się tutaj przyciska. Ok. Czyli zamiast tak jak w Airstocku drugiej generacji Redline'a. I zamiast buffer tuba tym gwintem, ten gwint będzie do wkręcenia w body. Wkręcimy gwint w body i widzimy, że tutaj jest, że ta złączka jest, wychodzi nam do środka. Ok. I możemy sobie ten wężyk. No i chyba tutaj będzie problem ze zintegrowaniem tego. Bo ten wężyk, jak widzicie, tutaj wystaje. Ale będzie ten wężyk można zrobić na jakiejś szybko złączce. Tak. I my, kochani, zrobimy to wszystko na szybko złączkach, żeby można było łatwo to odpinać, żeby można było dojść, chociaż tutaj nie ma co się psuć, ale żeby można było to łatwo
łatwo robić. Generalnie koncept jest jak najbardziej słuszny. Aerostock, pyk. Do tego podchodzi butla. Jest tutaj reduktor. Pyk, proszę bardzo. To leci do body. Ciekawe, czy GNP ma ten sam gwint. Musimy sprawdzić. Tu dochodzi butla. Butle. O, tu jest. No, tu jest nawet taka opcja. O, tutaj wchodzi ładnie, pięknie wszystko. Pyk. O, proszę. No i tak wygląda. Na razie bez butli w środku. Tak wygląda Aero Raid. Myślę, że do repliki jak najbardziej wygląda kozacko i nie budzi żadnych złych odruchów, jeżeli chodzi o estetykę. Także bardzo fajnie jest to zrobione, bardzo mi się podoba. Cieszę się, że to zrobiłem. Jeżeli nikt nie kupi, to sam sobie to do mojego Raita, do mojego MTW zamontuję. No, powiem szczerze, że bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. Jeszcze muszę pokminić, jak to zrobić, ale już mam plan, jak zrobić, żeby to wszystko ładnie działało. Także Raid Wolverine bardzo pozytywnie zaskakuje. Kolba Raid Aero jak najbardziej super, z reduktorem od razu cały system. Myślę, że cena jest jak najbardziej odpowiednia do jakości i że będzie to pięknie działać. Także Raid Aero jak najbardziej duży plus. No i ostatni, czyli lufa. Lufa zewnętrzna. Ale to zapakowali. Lufa zewnętrzna. Zapakowana mocno. Bardzo dobrze. Żeby nic się tutaj nie uszkodziło. Pianeczka. No i leci lufa. Lufa zapakowana w prawie szczelnie, bo tutaj widzę, że są ubytki w tej lufie. W folię. Myślę, że to jest od razu po malowaniu. Generalnie tak. Malowanie proszkowe. No troszeczkę, no dosyć można łatwo uszkodzić tą powierzchnię. Ale jest to długo lufa. O, widzę już od razu, że jest to bardziej w standardzie gas blowback. Ta lufa zewnętrzna. Z tymi końcówkami, no i do miejsca na komorę hop-up. Specjalne wyżłobienia, także wchodzi tutaj komora. Podejrzewam, że komora jest niestandardowa, czyli nie wiem, czy tutaj powinna. Damy radę zmieścić. Mam powinna ze sobą, ale spróbujemy powinna zmieścić. Tak. Prowin wchodzi do lufy MTW, więc myślę, że tą lufę spokojnie byśmy. Tak, myślę, że jest opcja wymiany całego setu na komorę Provina na przykład, bądź retro też przymierzymy. Generalnie nie ma zbyt dużych luzów, ale to jest jak gdyby naturalne. Można wszystko, absolutnie wszystko poprawić. Także lufa 12 cali. 16 cali długa i będziemy mogli zrobić z tego taką ala DMR-eczkę. No, na Inferno dwójce. Zobaczmy. Także, jeżeli chodzi o lufę zewnętrzną do MTW, solidna robota. Nie mam absolutnie tutaj żadnych zastrzeżeń. Fajnie zrobiona lufka. Zamykamy. Kto będzie chciał kupić lufę zewnętrzną. 18 cali, to jest 18. Jak najbardziej zrobione. Także tyle na tą chwilę, jeżeli chodzi o te części. Bardzo chciałbym zmontować ten Aero, ale tak jak mówię, no tą replikę już sobie
zarezerwował kolega Black z Warszawy, więc tutaj Williamie, mogę ci to przywieźć, jadę dzisiaj do Warszawy i możesz sobie z tego już poszli. Dobra, podpinam baterię, sprawdzam jak to działa, jak działa fajnie, zaraz wracam i mówię. Wracamy świeżo co ze strzelania. Powiem szczerze, że replika strzela bardzo, bardzo, bardzo poprawnie, jeżeli chodzi o replikę prosto z pudełka. Podpięliśmy, już mówię jaki setup użyłem do strzelania. Podpięliśmy butlę z kawerową z reduktorem Polarstera MRS na 110 PSI. 15 przez nasz wężyk. Oczywiście zastosowałem złączkę, mam taką specjalną redukcję na produkty amerykańskie, na europejską. W każdym razie no, używałem kulek 0,25 g HPA, oczywiście HPA. I na 0,30, dwójkach niestety ta dawka była niewystarczająca. Natomiast skalibrowana jest pod 400 fpsów na 0,2. Na 115 PSI, czyli taki wynik szturmowy, dosyć mocno. Na 25 było 370, tak, 370 FPS-ów na 25, co daje 1,6 Joula. Myślę, że wynik jak najbardziej obiecujący i na 25 te kulki leciały bardzo fajnie, bardzo stabilnie i powiem szczerze, że no jak na replikę prosto z pudełka, bez kalibracji, bez niczego, po prostu podpinasz i strzelasz. Jest to bardzo fajny produkt, bardzo, bardzo fajnie jest to skalibrowane. Siedzi, nic tutaj, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, może oprócz złączki, jeżeli chodzi o strzelanie, także jeżeli zależy ci na replice prosto z pudełka, skalibrowanej, no to myślę, że ten produkt do takiego dla takiego standardowego użytkownika, który wchodzi w świat HP, jak najbardziej ok. Problem będzie jedynie, jeżeli coś chcesz zmienić gumkę, trzeba wszystko rozbierać, chcesz zmienić lufę, ale myślę, że tutaj w stoku jak najbardziej fajnie to strzela i nie musisz nic grzebać. Szczerze, mając tą replikę, no oczywiście ja bym tutaj zrobił dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Wsadzał tutaj moje mody i pobawił się z tym troszeczkę pod innym kątem, ale jak najbardziej ta replika razem ze stokiem Raid Aero w kombinacji. Myślę, że tutaj absolutnie nic więcej nie potrzeba użytkownikowi świeżemu do strzelania i jak najbardziej replika jest godna polecenia. Ja osobiście pierwsze wrażenie, pierwsze strzelanie jak najbardziej kupiłbym, użytkowałbym, jeżeli nie miałbym żadnej innej opcji, a potrzebowałbym na szybko gotową replikę bez grzebania, bez czekania z serwisu na ten. Troszeczkę muszę wlać łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Próbowałem podpiąć, pobawić się magazynkami Magpula PTS, Pimagami ERG. No i niestety te magi nie wchodzą. Za duża jest ta dysza, za głęboka jest ta komora. I nie jestem w stanie dopchnąć, w ogóle włożyć magazynka. Pomimo tego, że jest ta opcja na te magazynki, bo no, przymierzałem, no nie zamyka się zatrzask. Jest tutaj pewna luka. Mogę wam to nawet pokazać. Generalnie tak. Pyk bez apera, czyli bez tego górnego body. Pokazuję jak to działa. Bez górnego body jak najbardziej wszystko się zapina i w momencie oddania ostatniego strzału replika
nie strzela. Trzeba wymienić magazynek, nacisnąć blokadę spustu i wtedy replika odzyskuje możliwość strzelania. Popatrzcie, wsuwam ten magazynek, nie wiem czy dobrze widać. Pyk, on zaskakuje i ta dźwignia, która jest tutaj, pyk, ona nam wyzwala ten trigger. Czyli magazynki ERG, jak najbardziej koncepcja jest słuszna, działa, sprawdziłem i jest to bardzo fajnie pomyślane. Niestety nie wchodzi to z tą komorą stokową. Trzeba by ją po prostu około 2-3 mm skrócić, żeby móc korzystać z magazynków typu ERG i mieć sprawnego boltkacza, czyli po ostatniej kulce blokada strzelania po wymianie magazynka, zwolnieniu zatrzasku magazynka, replika strzela dalej. Sprawdziłem, działa ta funkcja, natomiast nie sprawdza się to na magazynkach ERG od Magpula PTS. Także to jest jedyny minus, jaki tutaj widzę tej repliki. Nie jest to tak dopracowane w 100% do końca, ale każde inne magazynki, sprawdzałem Hexmagi, sprawdzałem magazynki ICS-a, wszystko inne wchodzi ładnie, ta replika strzela po prostu ładnie, bardzo dobrze, bardzo takie, ja bym to tak 7 na 10 spokojnie dał i w większości użytkowników systemów HP to w zupełności wystarcza, są zachwyceni i jak najbardziej jest to do... No, jeżeli wymagacie takie super, uber, hiper precyzji, można to jeszcze skalibrować, trzeba się pobawić tym, można skalibrować, wymieniamy lufę na PDI, wymieniamy gumkę, wymieniamy komorę, robimy dokładną kalibrację, także jeżeli Wam zależy na takim super, mega, hiper precyzji, da się to zrobić na tej replice, ale to wymaga czasu. Natomiast prosto z pudełka, wyniki dobre, nie bardzo dobre, dobre, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o wykonanie. Prosto z pudełka bierzesz, strzelasz do szturmu i absolutnie nic więcej nie potrzebujesz, jeżeli chodzi o replikę karabinu szturmowego. Także Wolverine MTW jak najbardziej przyklejam, HP Airsoft Spyda zatwierdza, ta replika działa super, polecam Spyda. Pierwszy.